Cześć, z tej strony Grzesiek. To nie ten rolnik od futerek, to nie ten rolnik od hodowli. U mnie wyłącznie produkcja roślinna. Chciałem Was zaprosić jutro do Warszawy 30 września na Plac Trzech Krzyży o 10 na... Nie mogę tego nazwać protestem. To nie jest protest, to są konsultacje. Konsultacje z rolnikami, z branżą rolniczą, ale nie tylko. Rząd skłamał, twierdząc, że piątkę dla zwierząt konsultował z Ministerstwem Rolnictwa. Z ministrem rolnictwa on sam się wypowiada, że nic takiego nie miało miejsca, czyli w tym kraju decyzje są podejmowane przez osoby, które nie mają do tego kompetencji. Naprawdę, nie macie do tego kompetencji. Nic nie wiecie o polskim rolnictwie. Zamyka się biznesy, które budowaliśmy latami, które również dotowaliście. Ja wypłatę dostaję dopiero po 12 miesiącach. Pracuję 12 miesięcy, dopiero po tym czasie dostaję za to swoje pieniądze na moją rodzinę. Natomiast wy potraficie zniszczyć coś z dnia na dzień. Tak nie może być. Takie sprawy powinien regulować popyt. Takie sprawy powinny dziać się powoli. Naprawdę powoli. Jakie są wasze preferencje? Ludzie, zobaczcie. Mięsko, restauracje, hotele, skóry w autach, skórzane buty. Tak to obecnie wygląda. Nie bądźcie hipokrytami, nie dajcie zniszczyć polskiego rolnictwa, ale też waszej branży, bo dzisiaj nasza, jutro może być właśnie wasza. Przyjdźcie jutro o 10:00, Plac Trzech Krzyży. Pokażmy swoje niezadowolenie, pokażmy, że coś jest nie tak. Że to nie może tak wyglądać. Nie garstka aktywistów, która przewraca branżę budowaną latami z tradycjami do góry nogami w jeden dzień. Tak nie może po prostu być.